Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. W dniu dzisiejszym wybieram się na zlot Mercedesa w Płocku. Będą całkiem ciekawe modele, sami zobaczycie na ogrywkach. Zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę tam na dole. Zachęcam do komentowania i widzimy się na miejscu. Państwa, jak widać na horyzoncie, Bentley najnowszy z Warszawy. Ja pierdziu, no ładne auto. No jestem aktualnie w Płocku pod hotelem, a pod hotelem znajduje się Mercedes G-klasa w starej budzie. No i piękny Mercedes. No i trzy Mercedesy. Aucie już najechało, gimbal gotowy. Tutaj też fajna G-klasa stoi, ale to już później będzie ogrywka. No i oczekujemy na samochody. No i Mercedes AMG EQS. Tutaj kolejny AMG. No i tutaj kolejny AMG. Same Mercedes AMG wjeżdżają. Tutaj mamy dwa elektryczne. Tu mamy dwa elektryczne. I tu też mamy kolejne dwa elektryczne. Kolejne piękne sztuki. To są sztuki. Z tego co widać, elektryczne już są zaparkowane. No, później będą ogrywki z tych wszystkich furek. Te elektryczne stoją, czekamy na kolejne sztuki. Fajny Mercedes. Ciekawy model. Ale zarąbista. Nie no, zarąbiście to w tym słońcu wygląda. Kurde. Klasa jest. Dobra, kolejna ładna seria nadciąga. O, już widzę G-klasę w tyle. Będzie ciekawie.
kurde, G-klasą brabusia. No i mamy brabusa. No i kolejne klasiki jadą, kolejne klasyki jadą. Dwa ładne mercedesiki. Dobra, już widziałem, klasyki nadjeżdżają. Załączam tryb wąski, ze zbliżeniem i robię wam fajne ujęcia. Just too quick for it, peeling off like a whip orange. Seen the effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and a rent due. Told a child that I'm 6 foot, but with the money stemming, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Yeah, told him I'ma hit it out of stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can't blow it. No i kolejna G-klasa. I built a brand. Told him put his shit up in my hands. Who got time, no cap. Made a few chats, but they all in the raps. Had a few friends, but he suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. See us to 100, see no rap. No i kolejny elektryczny. I'm in the big leagues. Wszystkie fury raczej dojechały. No i pora zrobić jakiś obchód. Co tutaj w ogóle przyjechało. No i co, mamy jakąś nowszą G-klasę. No więc jak widać sztuki są całkiem przyzwoite. Proszę bardzo. Tutaj na przykład 280 SL se stoi. Jaki ma środeczek? Elegancki. Tutaj cała totalnie flota. No i idąc na wprost, mamy G-klasę, kolejny fajny merc, 550, 230, 250, 80, kolejna 80, no jak widać auta fajne. Bardzo ładna rura, AMG CL. 3500. Kolejna 280. 450. 560 cel. Ciekawe. No i lecimy dalej. 220. No jak widać auta naprawdę fajne. 240D. 380. No i kolejny. Ale te środki to powalają, nie? Fajny kolor. No jeśli chodzi o przód, no to tak jak widać, bardzo ciekawie te przody tu wyglądają. Tutaj też oczywiście dookoła wszędzie Mercedesy. Elegancki grill. Bardzo ładny. Środek. Nie no, środek tego auta to jest ogarnięty totalnie, nie? Na tyle, jak widać sam chrom, nawet się odbijam w tym chromie. A więc wszystko jest elegancko. No i dobra, pójdźmy na początek właśnie tego rzędu tutaj. No i mamy silnik. Tutaj takie ciekawe sztuki. Kolejny Mercedes, kolejny fajny. To w ogóle też jest zarąbiste auto. Mi to się właśnie one podobają. One są eleganckie i te też, zobaczcie. Jak widać klasa. 560. No i tu się właśnie ustawi ten brabus w G-klasie. Rejestracja płocka, elegancko. Całkiem fajne koło. Zacisk od AMG. No ładne kółko. Widzę, że obkopcone kierunki. No ze smaczkiem. Ze smaczkiem porobiony brabusik. A, 180. 500 sek. SL500. O, to jest całkiem spoko samochód. Ja lubię SL500 akurat.
Pajan wygląda. Bardzo fajnie wygląda. 560, bardzo ładny. O, no i Brabus SL500, to jest coś. Jakie to ma wloty. SL500 w Brabusie, kurde. Kierownica. Wygląda klasa. Wygląda klasa po prostu, nie? O, tu też emblemat Brabusa. No i tutaj kolejny samochodzik elegancki od Merca. Te środki to walą na głowę. Te środki to walą na głowę normalnie. A co my tutaj mamy, drodzy Państwo? Bo tu też coś się zaparkowało. Może pójdźmy trochę od tej strony. Kolejny bardzo ładny Mercedesik. W całkiem ciekawej kolorystyce, bo widzę tutaj zielone wnętrze. Zielone wnętrze. 450. Tutaj kolejny Mercedes, też G-klasa kolejna. Nie wiem, która to już G-klasa, ale bardzo ładny kolorek. V8 biturbo. Dobra, może zobaczmy, czy tu coś stoi. BMW i8. BMW i8. No tu już na parkingu nic ciekawego nie widzę. No jeszcze jakiś Mustang, ale to już się raczej nie wlicza do tego zlotu. A tak już poza właśnie tymi mercami, to jeszcze mamy AMG GT. O, jeszcze to jest Cabrio, to jest GTC. Elegancki. A tak patrząc jeszcze na tego Brabusa, pomijając, że to jest SL500, właśnie fajne marury. On ma nawet fotele brabusowe tej. No furki są ciekawe. Zaraz jeszcze wam pokażę dalej, bo za mną jak widać rozpierdziel. G-klasa właśnie stoi w Brabusie. No i zobaczymy jeszcze, co tu się znajduje fajnego. No tutaj jeszcze mnie tak za bardzo nie było. O. Bardzo ładne rury. Nie wiem, czy to są rury od AMG, czy nie. Środeczek ciekawy. Ciekawy samochód. Dobra, co my tu jeszcze mamy? SL500 kolejny, dwie rurki. Środeczek taki, no, ciekawy. 500 SL. Nieźle. No i kolejny fajny Mercedesik, kurde. Ale powiem wam, ta bryła, ogólnie ta bryła tego auta jest zarąbista. No fajnie. A, tu kolejna G-klasa. Tutaj cały zestaw psiaków. Nieźle. Jaką on ma tutaj maskę wyrąbaną. Ja pierdzielę. I porównać to do G-wagona, nie? Zarąbiście to wygląda. To też jest porąbane. 250 SL. Też jest zarąbiste. Elegancki ma środek. Środek ma elegancki. I przód też. SL600 V12, proszę Państwa. V12. Jest otwarty, przepraszam. Jest otwarty. No czuj, że V12 siedzi. A więc jeszcze mam taki nagram bonusik. Jestem pod Auchanem, a pod Auchanem fajne bryczki stoją, fajne samochody. A więc wam te samochody przedstawię. Porsche 911. Kurda. No fajny samochodzik, kolorek żółty. Ja pierdziela. Ale się ona świeci w słoneczku, proszę Państwa. Piękny samochód, naprawdę. 911 zawsze na plus. Proszę Państwa, kolejne super fajne auto za moimi plecami. Dodge Challenger. Elegancki. Dodge Challenger SRT. Bardzo ładne auto. Tak się prezentuje właśnie tył tego Dodge'a. Dwa wloty. Ładna listwa. To prawda lekko zakurzony, ale jest bardzo ładny. Ładne światełka. No i tak to wygląda. Kolejne zarąbiste auto. Renault Megane RS. No muszę przyznać, że kolorek taki sam jak w Porsche. Bardzo ładny. Tak to
to wygląda. Bardzo fajny samochodzik. Państwa, nie wiem czy wy to widzicie, ale ja to widzę. Mercedes G-klasa, ale jaki on jest wysoki. Jaki on jest wysoki, to jest po prostu... Dzisiejszy dzień jest naprawdę pełen wrażeń. Jestem na osiedlu, za moimi plecami kozacka BMW, ale przejdźmy trochę dalej, za moimi plecami Maserati i już wam je pokazuję. Zarąbista BMW-czka. W sumie fajne koła nawet. Leży sobie na glebie fajnie. Siódemeczka. Fajny samochodzik. Zaraz trochę obok. Maserati Gran Turismo. To też w ogóle zarąbisty samochód. Proszę bardzo, maseratynka. Piękny grill. Z przodu ładny trójząb. Idę dalej. Za moimi plecami coś, co mi w ogóle niszczy głowę. To jest ta foka. Co to jest? Focus ST. Ale zobaczcie, co on ma na dole, tej. Człowieku, co to on ma na dole? Ja pierdzielę. Ładne wloty. Ale ja pierdzielę. Co on ma na dole? Jaki on ma wydech, kurde. Myślę, że ze zlotu to na tyle. Za mną piękna G-klasa. Ładny kolorek, niebieściutka. No i łapeczka w górę, subskrypcja. Do zobaczenia, cześć, cześć.